Porozmawiamy dzisiaj o największym błędzie, jaki może popełnić artysta chcący realistycznie rysować lub malować. Widzę go w praktycznie każdej pracy moich uczniów, a także każdego artysty, który prosi mnie o korektę. Popełniamy go wszyscy, ja również nie jestem wyjątkiem. Dobra wiadomość jest taka, że bardzo łatwo ten błąd poprawić, ale żeby to zrobić, musimy poznać, co to właściwie jest. Zapraszam do oglądania. Dzisiejszy film będzie kontynuacją poprzedniego, w którym mówiłem o sposobie, w jaki działa nasz mózg podczas rysowania i jak możemy wykorzystać ten fakt do polepszenia poziomu naszych prac. Jeśli jeszcze nie widziałeś go, to koniecznie nadrób zaległości, bo może ci się to po prostu opłacić. Link do niego zostawiam w opisie. Jeśli jednak nie chcesz w tej chwili wyłączać tego filmu, to przypomnę ci tylko, w jaki sposób działa nasz mózg podczas rysowania. Ta informacja również przyda się nam do wyjaśnienia, czym jest ten tajemniczy błąd, który wszyscy popełniamy. Otóż mózg to najważniejszy narząd w naszych ciałach. Jest to nasze centrum dowodzenia, które kontroluje wszystkie funkcje i jest niezbędny do życia. Dzielimy go na dwie części, prawą i lewą półkulę. Odpowiadają one za różne umiejętności, cechy i funkcje poznawcze. Każda z nich ma konkretne zadania i odpowiada za inne rzeczy. Lewa półkula nadzoruje zdolności analityczne, wytwarzanie mowy, ogólne przetwarzanie informacji i rozumienie abstrakcyjnych symboli, takich jak litery, cyfry czy nuty. Prawa półkula odpowiada za zdolności artystyczne, abstrakcyjne myślenie i, co ważne, dostrzeganie podobieństw oraz przetwarzanie przestrzeni oraz pamięć kształtów, kolorów czy muzyki. Oczywiście rysując i malując, podobnie jak w przypadku wszystkich naszych wykonywanych czynności, używamy dwóch półkul naraz. Dzięki lewej stronie zyskujemy ogólny koncept rysowanej rzeczy. Rozumiemy, co właściwie chcemy przedstawić na kartce czy płótnie. Dzięki prawej stronie mózgu dostrzegamy kształty, formę i proporcje. W poprzednim filmie wspomniałem, że bardzo często lewa półkula zyskuje przewagę podczas próby narysowania jakiejś konkretnej rzeczy i tutaj przechodzimy do głównego tematu dzisiejszej lekcji. Otóż ten wielki błąd wynika właśnie z pracy lewej, analitycznej części mózgu. Jest nim rysowanie za pomocą symboli. Żeby lepiej wyjaśnić, na czym ten błąd polega, najpierw musimy zastanowić się, czym właściwie jest sam symbol. W przypadku sfery wizualnej jest to znak, który zastępuje jakąś rzecz, czynność, zachowanie czy ogólne pojęcie czymś krótszym, o wiele bardziej wyrazistym i oddającym naturę przedstawionego obiektu. Można powiedzieć, że jest to taki wizualny skrót, który w mniej niż sekundę ma pokazać nam, na co patrzymy. Zapewne znasz powiedzenie, że jeden obraz jest wart więcej niż 1000 słów. Taka jest rola wizualnego symbolu. Ma on przekazać odbiorcy całą ideę za pomocą tylko jednego obrazu. Rozumienie symboli jest dla nas całkowicie naturalne i nasze mózgi wykształciły tą zdolność w toku ewolucji. Jednak słuchając tej definicji, możemy dojść do wniosku, że stosowanie symboli wzbogaca naszą twórczość. Z jednej strony tak, ale niestety z tej drugiej nie. Postaram ci się to zaraz wyjaśnić. Zajmijmy się najpierw czysto technicznym aspektem naszych prac, bo tutaj niestety symbole mogą nam znacznie bardziej zaszkodzić niż dopomóc. Pokażę ci kilka przykładów. Jeżeli zadamy przypadkowej osobie narysowanie łąki z trawą, to ten rysunek w ogromnej większości przypadków będzie wyglądał bardzo podobnie do tego. Zwróć uwagę na kępy trawy. Składają się one z kilku kresek, które biorą swój początek z jednego miejsca i rozchodzą się ku górze. Jeżeli do narysowania podasz komuś kilka kredek, to zapewne do przedstawienia trawy wybierze tą zieloną. Porównajmy teraz nasz obrazek z prawdziwą łąką. Rzeczywiście, trawa rośnie w kępach, więc mniej więcej to, co widzimy na rysunku, zgadza się z rzeczywistością. Kolor trawy również jest zielony. Jednak autor rysunku nie posługiwał się konkretnym widokiem i nie obserwował realnego obiektu, więc efekt jest raczej bardzo daleki od realizmu. Podczas wykonywania autor wyobraził sobie, jak mniej więcej wygląda trawa i na bazie jego dotychczasowych doświadczeń powstał ogólny obraz będący jej symbolem, a nie konkretnym odwzorowaniem danego widoku. Zobaczmy inny przykład. Bardzo często dzieci w przedszkolach rysują ptaki, które lecą na niebie właśnie w taki sposób. Dwa łuki obok siebie mające odwzorować jakiegoś ptaka lecącego hen daleko na niebie. To kolejny typowy symbol, który tworzymy w naszych głowach, jeśli mamy szybko przedstawić konkretny obiekt. Czy lecący ptak wygląda tak w rzeczywistości? No raczej nie, ale szczególnie w zestawieniu z kolejnym symbolem,
W tym wypadku puchatej chmury momentalnie rozpoznajemy, co artysta miał na myśli, rysując te dwa łuki obok siebie. Tym razem znowu sens obrazu został przekazany w 100%, ale do realizmu raczej tu daleko. Teraz pokażę Ci trzeci przykład błędnego wykorzystania symboli w rysunku. Poprosiłem o wykonanie tego portretu osoby nie mającej wcześniej nic do czynienia z rysowaniem. Tym razem autor dostał nawet referencję, z której wykonał swoje dzieło. Zwróć uwagę na oczy. Mają typowy migdałowy kształt. Rysując je, laik ma zakodowany w głowie właśnie taki kształt powiek. Jedno oko jest praktycznie lustrzanym odbiciem drugiego, co w rzeczywistości raczej nieczęsto się zdarza. Dodatkowo na tym rysunku gałki oczne są praktycznie białe, bo przecież każdy z nas wie, że w rzeczywistości takie są. Popatrzmy zatem, jak oczy wyglądają w rzeczywistości. Ich kształt jest migdałowaty, choć nie zawsze musi tak być. Oko jest strukturą kulistą i pada na nią cień, więc na pewno nie jest również 100% białe. Nasz początkujący artysta rysując przedstawił raczej symbol ludzkiego oka, jaki wykształcił się w jego umyśle, zamiast przedstawić to rzeczywiste, na które przecież pozornie patrzył, robiąc ten portret. To jest właśnie bardzo jaskrawy przykład rysowania za pomocą mózgu, a nie oczu. Widzisz zatem, że w przypadku próby realistycznego rysunku czy malarstwa musimy jak najdalej uciekać od stosowania symboli. Ale musisz zrozumieć, że mówię tutaj tylko i wyłącznie o technicznym aspekcie rysunku. Stosowanie symboli w naszej twórczości może ją bardzo wzbogacić, ale muszą one występować raczej w ujęciu kompozycji lub ogólnego przedstawienia naszych rysunków czy obrazu. Wielcy artyści stosowali bardzo często symbole w swoich dziełach i pokażę kilka z nich, żeby łatwiej Ci było zrozumieć, kiedy używać ich świadomie, wzbogacając przekaz swoich prac i dodawać im często drugie, a może i nawet trzecie dno. Dzięki takim zabiegom niedoskonałe technicznie obrazy potrafią zyskać miano arcydzieła. To jest obraz Jana Matejki pod tytułem Hołd Pruski. Malując go, artysta był w szczycie formy malarskiej. Nie wiem, czy wiesz, ale w trakcie swojego życia bardzo często spotykał się z krytyką, że jego obrazy są słabe technicznie. Jednak jego prace przeszły do historii i to nie względu na jakość malarstwa, czy monumentalne wręcz rozmiary, ale właśnie na to, jak komponował swoje obrazy i jakich symboli w nich używał. W wielkim skrócie, obraz przedstawia hołd, który niemiecki książę składa polskiemu królowi, uznając jego zwierzchnictwo. Jednak doskonale wiemy, jak historia potoczyła się dalej. Pomiędzy Polakami i Niemcami ciągle dochodziło do konfliktów. I na tym obrazie doskonale przedstawił to Matejko. Zwróć uwagę na czerwony dywan. Czy w tak doniosłej uroczystości ktoś mógł zgubić rękawicę? No chyba, że została ona tam rzucona. A czego jest to symbol? Oczywiście wyzwania. W tym wypadku wyzwania, jakie jeden naród rzuca drugiemu. Innym symbolem jest pruski sztandar widoczny w środkowej części obrazu. Choć bardziej chodzi tu o to, na czym on powiewa. Normalnie powinien być to drzewiec, lecz w tym przypadku mamy tu do czynienia z kopią rycerską, będącą symbolem chęci dalszej walki. Innym symbolem, choć dosyć słabo tu widocznym, jest biały gołąb, od wieku symbolizujący pokój. Jednak w tym wypadku niestety odlatuje on w siną dal, zapowiadając kolejne wojny, konflikty i finalnie rozbiory. Zobaczmy zatem na inny obraz. Tym razem będzie to Leonardo da Vinci, Dama z gronostajem. Co na nim widzisz? Na pierwszy rzut oka jest to portret przedstawiający jakąś kobietę. Dokładnie, Cecylię Galeriani, trzymającą gronostaja jako maskotkę. Ale ma on drugie dno i do pokazania go Leonardo użył właśnie symbolu. Ten gronostaj ma znacznie bardziej złożone znaczenie na tym obrazie. W tym czasie Cecylia miała romans z Ludwikiem Sforcą, którego przezywano Ermelino, co po włosku znaczyło gronostaj. Używał on również wizerunku tego zwierzęcia jako swojego godła. W czasie portretowania Cecylii prowadzono pertraktację w sprawie ślubu Ludwika z inną damą, który miał być typowym małżeństwem politycznym, więc Leonardo nie mógł bezpośrednio pokazać, komu oddana jest Cecylia. Posłużył się więc symbolem, by podkreślić drugie dno tej historii. Ale to nie koniec, bo jest jeszcze trzecie. W renesansowej Italii gronostaj był symbolem macierzyństwa. Artysta umieścił zwierzę w taki sposób, by zakrywało ono widoczną ciążę modelki, jednocześnie pokazując ówczesnym widzom, w jakim ona jest stanie. Rzeczywiście później Cecylia urodziła syna Ludwika, Cezara. Widzisz zatem, że w tym przypadku użycie symbolu podwyższa wartość artystyczną dzieła. Może on dopisać całą historię do zwykłego, statycznego obrazu. Ale zwróć uwagę na jeden fakt. Symbole, które przedstawiłem w obrazach tych mistrzów, zostały użyte celowo i intencjonalnie.
Mają więc one jak najbardziej pozytywną rolę. Tych, których używamy nieświadomie, upraszczając widziany przez nas obraz, musimy unikać jak tylko możemy. Sposobem na to jest ciągła obserwacja i analiza tego, co rysujemy lub malujemy. Jeżeli mielibyśmy podzielić procentowo czas, podczas którego skupiamy wzrok na naszym rysowanym obiekcie, a samym rysunkiem, to znacznie dłużej powinniśmy skupiać wzrok na tym pierwszym i analizować wszystkie kształty, walory i kolory, jakie widzimy tu i teraz. Dajmy działać naszej prawej półkuli mózgu, a lewą, odpowiedzialną za powstawanie symboli, trochę hamujmy. Jeśli rysując będziesz wpatrywać się tylko w to, co powstaje na kartce i tylko raz na jakiś czas podpatrzysz na referencje, to twoje rysowane obiekty zaczną niebezpiecznie dryfować w stronę symboli. A to, jak już wiesz, nie jest zbyt dobre. Oczywiście ten proces nie zajdzie nagle. Ta granica pomiędzy dobrym odwzorowywaniem kształtu a schematycznym symbolem danego obiektu jest bardzo płynna. Więc czasem przy odpowiednim skupieniu i obserwacji rysunek wychodzi naprawdę realistycznie. Innym razem, jeśli się rozkojarzysz, coś będzie nie tak i finalny efekt nie będzie cię satysfakcjonować. Podsumowując ten film, chcąc dobrze rysować kształty, staraj się jak najwięcej obserwować to, co w tej chwili rysujesz, a nie myśleć, co lub kto to jest. Unikniesz wtedy schematycznego przedstawiania obiektów w swoich pracach. Oczywiście może też tu pomóc ćwiczenie, które pokazałem ci w poprzednim filmie. Jednak stosuj symbolikę, jeśli chodzi o kompozycję i znaczenie swoich prac, bo dzięki temu zabiegowi zyskają one na pewno na artystycznej wartości. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat rysunku, to zapraszam cię na moją stronę www.cardisart.pl, gdzie znajdziesz kursy pomagające nauczyć się rysunku od samych podstaw, a także znacząco zwiększyć swój poziom w tej dziedzinie. Jeśli spodobał ci się ten film, to daj mi łapkę w górę i subskrybuj mój kanał. Tymczasem do następnego razu. Cześć!